Prosimy o zabranie głosu eurodeputowanego pana profesora Jerzego Buzka. Szczęść Boże! Ekscelencje księża duchowni, przedstawiciele Związku Zawodowego Solidarność oraz przedstawiciele Komitetu Zbójka, wszyscy mieszkańcy Katowic i Śląska zebrani tutaj. Jeśli nie pamięta i nie zna historii tych ludzi, jeśli nie zna ich życia, jeśli nie zna ich działania i jeśli nie zna ich wielkiego bohaterstwa, bez tej pamięci zatracimy naszą tożsamość. My tutaj na Śląsku podpisywaliśmy porozumienia, to były ostatnie porozumienia sierpniowe. Ale gdy przyszło nam bronić tego, w co uwierzyliśmy, trwaliśmy najmocniej. Pamiętamy, że 32 lata temu przypomnieliśmy sobie jeszcze jedną prawdę. Rzeczy wielkie i piękne rodzą się często w cierpieniu i w bólu. W cierpieniu ludzi, bohaterów, w cierpieniu wieloletnim ich rodzin. Ta wielka ofiara i wielkie bohaterstwo przypomniało 32 lata temu wszystkim w Polsce, że istnieje nasza narodowa wspólnota i że warto ją bronić. Że najsilniejszą potrzebą jest nasza wspólna wolność i solidarność. To sobie przypominamy od 32 lat. I tak będzie zawsze. Szczęść Boże! Serdecznie dziękujemy profesorowi Jerzemu Buzkowi, eurodeputowanemu, za zabranie głosu.